Dożynki rozpoczęły się polową mszą świętą. Po modlitwie zebranych poczęstowano chlebem dożynkowym. Następnie wręczone zostały nagrody Zasłużeni dla Rolnictwa, nadane przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Gminnych rolników wyróżnił również wójt Grzegorz Piechowski, podkreślając, że ten rok nie był dla nich łatwy. W zeszłym roku mieliśmy ulewy, w tym roku susza. Niestety zaowocowało to tym, że ponad 400 rolników złożyło u nas wnioski suszowe. I teraz tylko czekamy na to i mamy taką nadzieję, że pomoc państwa pozwoli tym rolnikom na odtworzenie wszystkiego tego, co tegoroczna susza im zabrała. Czyli po pierwsze na odtworzenie możliwości zasiania, a później lepszego zbioru. Tego im życzymy i trzymamy kciuki za to, żeby ta pomoc państwa była na takim poziomie, żeby wszyscy byli w miarę zadowoleni. Wnioski z terenu naszej gminy zostały już przekazane do wojewody. Z zapowiedzi rządu wynika, że finansowa pomoc ma trafić do rolników jeszcze przed zasiewami ozimymi. Oprócz tego pan minister Ardanowski i pan premier przedstawili program dla wsi polskiej. Ten program składa się z 8 punktów. Najważniejsze punkty z tego programu to są większe dopłaty do paliwa rolniczego, to jest punkt pierwszy. Punkt drugi, powstanie holdingu narodowego, spożywczego, rolnego, który doprowadzi do tego, że rolnik za swoje produkty, które produkuje, będzie otrzymywał większą godziwe wynagrodzenie. Rolnik będzie wzmocniony, jego rola w tym całym krwioobiegu rolniczym będzie wzmocniona. I trzecia rzecz, myślę bardzo ważna dla drobnych rolników, którzy dostarczają do stołówek szkolnych, do restauracji swoje produkty, wiąże się z tym, że będzie zwiększona kwota wolna od podatku z 20 do 40 tysięcy złotych, a powyżej 40 tysięcy będzie podatek rzędu 2%, czyli myślę, że bardzo, bardzo korzystna sytuacja. W gminie Kościerzyna przeważają niewielkie gospodarstwa, średnio o wielkości 10-15 hektarów. Nowe możliwości ma otworzyć przed nimi ustawa o sprzedaży bezpośredniej z gospodarstw rolnych. Ma ona dać producentom zielone światło dla handlu bez pośredników i przetwórców. Sejm ma wkrótce zająć się tym tematem. To otwarcie, które już gdzieś tam zachodzi, ta sprzedaż bezpośrednia, którą na zachodzie gdzieś widać, myślę, że da duże możliwości rolnikowi, tylko żeby nie było tam za chwileczkę jakiegoś sanepidu, że za chwileczkę weterynarii, którzy nakładają na tego rolnika, który będzie na ladzie kroił kiełbasę, którą sam zrobił, tak, ze swojej świni, przetworzył, żeby nie było tam obostrzeń, tak, bo z jednej strony mówimy tak, można, nawet dajemy jakieś możliwości kwot wolnych od podatku, tak, mówiąc o tych osobach ubezpieczonych w KRUS-ie, ale czy weterynaria, czy sanepid nie będzie tak naprawdę tym problemem, który podetnie im inicjatywy znowu i trzeba będzie to robić po cichu, tak jak dzisiaj. Podczas dożynek nie może zabraknąć zabawy, dlatego w Dobrogoszczy przygotowano dla gości szereg bezpłatnych atrakcji. Na naszej scenie kaszuńskie nuty z Nowego Klincza, sąsiadki, aparatki, Wasia Kawa zespołem, a później uczta muzyczna w wykonaniu zespołów disco-polowych Disco Boys i Mario. Dożynki nie mogłyby odbyć się bez wyboru najpiękniejszego wieńca. Komisji przewodniczył proboszcz parafii Świętej Trójcy, ksiądz Antoni Bączkowski. Pierwsze miejsce zajęło sołectwo Nowa Wieś. Zwycięski wieniec to dzieło tamtejszego koła gospodyń wiejskich. Same wyplatanie gdzieś około 3 tygodni do 4, ale dzień w dzień. Wieniec z Nowej Wsi będzie reprezentował gminę podczas dożynek diecezji pelplińskiej, które odbędą się w Lubaniu 16 września.